Zrzędliwy starzec. Dawno, dawno temu w mieście Morwark żył stary człowiek o imieniu Pan Rej. W przeciwieństwie do jego nazwiska, w jego osobie nie było żadnego cienia słońca. Narzekał nawet na najmniejsze rzeczy i obwiniał wszystkich wokół niego za wszelkie zło, które spotkało go w życiu. Pewnego dnia, gdy wychodził z domu na spacer po parku, jak jego sąsiadka, stara panna Kyle, krzyczy głośno na jej psa. Dlaczego nie pozwolisz mi wykonywać mojej pracy? Pozwól wyczyścić mi dom! Przestaniesz wreszcie, stara kobieto! Zawsze krzyczysz i krzyczysz! Nie mogę w nocy spać przez to hałasowanie! Wściekły pan Rej wyszedł z domu i poszedł do parku. Gdy dotarł do parku, usiadł na swojej ulubionej ławce i wyciągnął gazetę. Mamrocząc pod nosem, szepnął gazetą. Wreszcie! Mam odrobinę spokoju! Gdy zaczął czytać gazetę, usłyszał, że ktoś go woła. Przepraszam! Gdy opuścił gazetę, zobaczył małego chłopca stojącego przed nim. Miał na imię Tim. Tak! Przepraszam, proszę pana, czy byłby pan tak uprzejmy i kupił ode mnie ciastka? Posłuchaj mnie, chłopcze! Mam wystarczająco zły dzień! Proszę, nie pogarszaj go jeszcze bardziej! Proszę pana, tylko jedną paczkę, proszę! Nie chcę nawet jednego ciastka! Wynoś się stąd! Mały Tim uciekł. Pan Rej podniósł się z ławki i poszedł w stronę fontanny. Dlaczego nie ma więcej takich ludzi jak ja? Dlaczego wszystko musi być takie... takie irytujące? Zaraz potem zza fontanny wyszedł młody mężczyzna, ubrany na biało, i podszedł do niego. Dlaczego nie mogę choć przez chwilę być sam? Dlaczego to wszystko? Proszę się uspokoić, panie Rej. Jestem tu, by panu pomóc. Kim? Kim jesteś? I skąd znasz moje imię? Jestem aniołem świadomości. Możesz mi mówić Angie. Aniołem czego? Należysz do tej okropnej sąsiedzkiej kompanii? Zejdź mi z oczu! Mężczyzna naprawdę był aniołem. Żeby to udowodnić, pstryknął palcami i pojawiła się para pięknych srebrnych butów, które rozpłynęły się w powietrzu. Pan Rej był w szoku. Co? Orety, naprawdę jesteś aniołem? Zgadza się, jestem. I jak powiedziałem, jestem tu, by ci pomóc. A to dlaczego? Weź te buty. Zawsze, gdy będziesz na kogoś zły i pożałujesz, że nie postąpiłeś mądrzej, włóż je. Buty w tym samym momencie przeniosą cię do życia tej osoby i ustawią w tym samym miejscu. Jeśli będziesz postępować mądrzej, zostaniesz nagrodzony złotem, srebrem i diamentami. Innymi słowy, buty dosłownie wprawią cię w czyjeś życie. Kusiła go myśl o złocie, srebrze i diamentach. Natychmiast się zgodził. Pamiętaj jednak, że jeśli w dowolnym momencie zdasz sobie sprawę, że to ty byłeś winny, buty przywrócą cię do siebie. Że ja byłem winny? Nie ma mowy! Bardzo dobrze. Mówiąc to, anioł zniknął. Pan Rej podniósł buty i poszedł do domu. Następnego dnia, gdy się obudził, usłyszał krzyki swojej sąsiadki, starej panny Kyle. Dlaczego nie pozwolisz mi wykonywać mojej pracy? Przez wzgląd na anioły, pozwól mi w końcu wyczyścić dom! Słysząc jej krzyk, pan Rej bardzo się zdenerwował. Przypomniał sobie o parze srebrnych butów. Natychmiast założył je, a gdy związał ostatnią sznurówkę, obudził się w domu panny Kyle. Wow! To naprawdę działa! Zaraz potem pies zaczął ją zaczepiać. Złaź ze mnie! Fuj! Uwalniając się od psa, poszedł prosto do kuchni. Och, jestem taki głodny. Zobaczmy, co tam babcia ma w lodówce. Znalazł worek fasoli. Fasola! Niam, niam, zaraz ją ugotuję. Wrzucając fasolę do miski, zdał sobie sprawę, że pies ciągnie go za sukienkę. Co jest? Ej, zostaw
Nie! Ale pies nie chciał słuchać. Trzymał się sukienki i nagle cała miska fasoli wysunęła mu się z rąk i spadła wprost na ziemię. To ją bardzo rozłościło. Zaczęła głośno krzyczeć. Dlaczego nie pozwolisz mi w końcu czegoś zjeść? Przez wzgląd na anioły, pozwól mi cokolwiek ugotować! Jestem głodny! I w tym momencie usłyszał własny głos dochodzący z sąsiedniego domu. Przestaniesz wreszcie, stara kobieto! Zawsze krzyczysz i krzyczysz! Nie mogę spać w nocy przez te twoje hałasowanie! Otworzył szeroko oczy. Gdy zrozumiał, w ciągu jednej sekundy pan Rej wrócił do swojego domu. Łza spłynęła mu po policzku, natychmiast ją wytarł. Nie, nie, nie mogę być winny! Ten anioł mnie oszukał! Wyszedł z domu. Zapomniał, że w dalszym ciągu ma na sobie srebrne buty. Gdy dotarł do parku, usiadł jak zwykle na swoim miejscu i otworzył gazetę, gdy znów usłyszał głos małego Tima. Przepraszam pana, czy kupiłby pan może dzisiaj ciasteczka? Proszę. Nie chcę ich! W mgnieniu oka pan Rej był teraz Timem. Obudź się, Tim. Otworzył oczy i zobaczył kobietę, która była bardzo blada. Wyjdź i sprzedaj ciasteczka, kochanie. Dzisiaj też nie dam rady niestety wyjść. Nic nie powiedział, tylko położył się, wpatrując w nią. Pośpiesz się. Proszę, sprzedaj tyle ciasteczek, abyśmy mogli dziś zapłacić właścicielowi. W przeciwnym razie nie będziemy mieli miejsca na nocleg. Zaraz potem łzy popłynęły mu z oczu, gdy zdał sobie sprawę, że znowu się mylił. W ciągu sekundy wrócił do parku. Znów siedział na ławce. Jego twarz zadrżała, gdy łzy spłynęły po policzkach. Podniósł wzrok i zobaczył małego Tima, odchodzącego z nisko zawieszoną głową. Wstał i pobiegł za nim. Hej, kolego, poczekaj! Gdy Tim się odwrócił, pan Rej podbiegł do niego i pochylił się, by go przytulić. Tak mi przykro, kolego. W porządku. Nie lubisz ciasteczek. Och, niebiosa! Kocham ciasteczka! Daj mi wszystkie, które masz. Zapłacę za każdą sztukę. Możesz mi je sprzedawać przez cały miesiąc. Proszę, weź wszystkie pieniądze i przynieś mi jutro więcej ciastek. Zachwycony mały Tim pocałował go w policzek i dał mu wszystkie ciasteczka, które miał. Tego samego dnia pan Rej poszedł do domu panny Kyle i dał jej wszystkie ciasteczka. O, a to wszystko z jakiej okazji? Och, powiedzmy, że nie byłem za dobrym sąsiadem i to jest mój sposób na przeprosiny. Jesteś bardzo uprzejmy, panie Rej. O, to dopiero początek! I tak oto pan Rej zmienił się z bardzo zrzędliwego człowieka na życzliwego i hojnego. Już nigdy więcej na nikogo nie krzyczał. Tim i on zostali najlepszymi przyjaciółmi. A co do pary butów, no cóż, trzymał je w swoim salonie, by przypominały mu, jak bardzo ważne jest bycie empatycznym. Zanim kogoś osądzimy, powinniśmy pomyśleć, jak to jest być właśnie tą osobą.